Oto prezentacja na temat przeliczania jednostek. Zaczynamy. Powiedzmy, że przeszedłem 500 km, czyli pokonałem 0,05 km. Ile centymetrów przeszedłem? Ile to będzie centymetrów? Zanim zajmiemy się matematyką, ważne, żeby po prostu wiedzieć, co oznaczają przedrostki centy oraz kilo. Dobrze to zapamiętać lub choćby zapisać sobie na kartce, aby móc zawsze na to spojrzeć. Kilo znaczy tysiąc. Tysiąc hekto znaczy 100 deka to 10. Deka kojarzy się na przykład ze słowem dekada, czyli 10 lat. Natomiast brak przedrostka oznacza po prostu 1. Decy oznacza 1 dziesiątą. Centy Natomiast oznacza jedną setną. I wreszcie przedrostek mili. Oznacza on jedną tysięczną. O ile pamiętam, jest takie zwierzątko jak stonoga. Ma ona 100 nóg. Można też sobie pewnie wyobrazić tysiąc nogę mającą 1000 nóg. Wróćmy jednak do zadania. Jeśli przeszedłem 500 km, ile to jest centymetrów? Zawsze, gdy rozwiązuję zadanie tego typu, przechodzę na metry, gdyż jest mi tak najłatwiej liczyć. Teraz więc wpiszę jednostki w skrócie. Tu mamy kilometry, a tu mamy centymetry. Mamy 500 km. Chcę zamienić to na metry. Czy w centymetrach będziemy mieć więcej jednostek, czy mniej? Kilometr to duża odległość, więc wyrażając ją w metrach, będziemy mieć znacznie większą liczbę. Możemy pomnożyć przez 1000 metrów tutaj i podzielić przez 1 przez kilometr. Co to daje? 5 setnych razy 1000 to 50. Po prostu mnożę 5 setnych przez 1000. Natomiast jednostki, teraz mam kilometry razy metry przez kilometry. Kilometry się skracają. Wiemy już, że jednostki można traktować dokładnie w ten sam sposób, w jaki postępujemy z liczbami. Gdy mamy tę samą jednostkę w liczniku i w mianowniku, Możemy je skrócić. Mamy kilometry razy metry dzielone przez kilometry. Nasz wynik to 50 metrów. Zawsze dobrze jest sprawdzić poprawność działań po każdym wykonanym kroku. Chcę przejść od kilometrów do metrów. Muszę użyć liczby 1000, bo to stosunek między kilometrem i metrem. Ale czy mam mnożyć przez 1000, czy dzielić przez 1000? Muszę popatrzeć. Jeśli przechodzę z kilometrów na metry, to wiem, że jeden kilometr to 1000 metrów, tak? Muszę więc mnożyć przez tysiąc, a zatem otrzymam większą liczbę. Tak samo jak tutaj, 500 razy tysiąc daje nam 50. Wróćmy do naszego zadania. 500 kilometra to 50 metrów, ale nie skończyliśmy jeszcze. Teraz musimy zamienić 50 metrów na centymetry, więc znów robimy to samo. 50 metrów. RAZY ile? Jaki jest stosunek między metrem a centymetrem? Jeśli spojrzymy na nasze zapiski, widzimy, że jest to 100. A teraz pytanie, czy mam mnożyć przez 100, czy dzielić przez 100? Robimy to samo, co wcześniej. Zamierzamy z większej jednostki przejść na mniejszą. Jedna większa jednostka to wiele jednostek mniejszych. Będziemy więc mnożyć. Mamy 100 centymetrów na metr, tak? 100 cm na 1 metr, Więc 50 m razy 100 cm na metr równa się 50 razy 100, czyli 5000. Teraz metry możemy skrócić i tak przeszliśmy na centymetry. A więc 500 km równa się 5000 cm. Rozwiążmy teraz inne zadanie. Im więcej przykładów zrobicie, tym lepiej zrozumiecie, o co chodzi. Zawsze trzeba patrzeć na przeliczniki. Inaczej trudno zrozumieć, czy należy mnożyć, czy dzielić. Weźmy 422 decygramy. Decygram to 1 dziesiąta grama. W Polsce to rzadko używana jednostka. Gram i decygram to jednostki masy. Chcę decygramy przeliczyć na miligramy. Zanim zaczniemy rozwiązywać zadanie, zastanówmy się, czy przechodzimy z jednostki z większej na mniejszą, czy z mniejszej na większą. Decygram to jedna dziesiąta grama. Chcę przejść na tysięczne części grama. Można to zrobić dwiema metodami. Można najpierw przejść na gramy, a potem na miligramy. Czasami tak jest łatwiej. Można też sprawdzić, ile miligramów mieści się w decygramie. Widać, że miligram jest 100 razy mniejszy. Tak? Przechodząc z dziesiątych na tysięczne, przechodzimy na jednostkę 100 razy mniejszą. Można więc szybko obliczyć. 422 decygramy. razy 100 mg na decygram. Decygramy się skracają i mamy 422 razy 100, czyli 42 200 mg. Można to też liczyć inaczej, tak jak w poprzednim zadaniu. Przeliczmy najpierw 422 decygramy na gramy. 422 oznacza decygram skrótem. Nie jest to popularna jednostka. Ile decygramów mieści się w jednym gramie? Jeśli przejdziemy na gramy, liczba gramów będzie mniejsza od 422, prawda? Tak więc 1 decygram… Nie, przepraszam. 1 gram, ile to decygramów? 1 gram to 10 decygramów. Teraz wszystko się zgadza. Mamy decygramy w mianowniku i chcemy mieć decygramy tam w mianowniku. Gdy decygramy skrócimy, 422 decygramy to będzie 42,2 grama. Teraz możemy przejść z gramów na miligramy. To łatwe. 1 gram równa się 1000 mg. Trzeba więc pomnożyć przez 1000 mg. Gramy się skracają i mamy 42 200 mg. 42 i 2 dziesiąte razy 1000. Mam nadzieję, że za bardzo nie namieszałem. Zawsze trzeba zastanowić się przez chwilę, czy w wyniku otrzymamy liczbę większą czy mniejszą od tej, od której wychodzimy. Myślę, że teraz dacie radę samodzielnie rozwiązywać zadania. Do dzieła!